Krzysztof Iwisz, dobry wieczór. Są tylko dwa sposoby na sukces w naszej grze. Kłamstwo albo fałsz. Oba dobre, oba równie skuteczne. Który z nich będzie lepszy dzisiaj? Zaraz się przekonamy. Poznajmy naszych dzisiejszych graczy. Wioletta Klejnowska pracuje w lecznicy weterynaryjnej. Przyjechała z Legnicy. Ma kota na punkcie psów. Arkadiusz Wilk, lider narzędziowy z Wrocławia. Nigdy nikogo nie słucha, bo nie musi, a dziś wieczorem będzie kłamał dla kasy. Marcin Bubiłek, asystent analityka ze Szczebrzeszyna. Skromność to jego drugie imię, trzecie to dobra zabawa. Monika Roll, studentka pedagogiki z Łodzi. Najbardziej na świecie nie lubi kłamać, robi to tylko w samoobronie. Uważa, że faceci to świnie. Co się stało? Zawiodłaś się? No niestety. Niestety. Dorota Foremska, studentka kulturoznawstwa z Poznania. Mówi o sobie, że jest mieszanką wybuchową, dlatego może być groźnym przeciwnikiem. I Mirosław Rafiński, listonosz ze Szczecina, niepoprawny optymista. Dla niego kłamstwo to czasem po prostu mniejsze zło. Tak, Mirku? Tak, jest. A w naszej grze trzeba odpowiadać na pytania. Jeden z graczy wszystkie odpowiedzi będzie miał wyświetlone na swoim monitorze ukrytym w pulpicie i to będzie nasz tytułowy kłamczuch. Kto będzie musiał jako pierwszy kłamać? Przekonamy się już teraz. Wioletto, czy ty jesteś pierwszym kłamczuchem? Na szczęście to nie ja muszę kłamać. Ja ci uwierzyłem. Zobaczymy jak oni. Arku, sprawdź. Też nie jestem dzisiaj kłamczuchem. Chciałbyś być? Nie. Nie dziwię się. Proszę, Marcinie. Niestety, to nie mój dzień. Moniko. Nie, to nie ja jestem kłamczuchem. W takim razie może nasza Dorota, mieszanka wybuchowa. Na szczęście to nie ja dziś będę kłamać. Mirko, w takim razie to musisz być ty. Uf, nie muszę kłamać, to moje szczęście. A tak szczerze to powiedziałeś? Szczerze? Tak. Uwierzyliście mu? Tak? Nikt się nie chce przyznać, ale ktoś jednak kłamie. Kto? Być może przekonamy się już w pierwszej rundzie. Za chwilę przeczytam pierwsze pytanie. Jeden z was, jeden z naszych graczy będzie miał ułatwione zadanie, bo wszystkie odpowiedzi ma wyświetlone na swoim pulpicie. Pozostali ci uczciwi, wspaniali gracze będą musieli wytężać swoje szare komórki, aby uzyskać tę najwyżej punktowaną odpowiedź, a nasz kłamczuch wszystko będzie miał podane na talerzu. Henri de Balzac twierdzi, że kobieta ze swoim instynktem dręczenia zawsze doprowadzi do zguby każdego mężczyznę. I dlatego po prostu facet musi czasem uciekać. I oto nasze pytanie. Dokąd mężczyzna ucieka przed natrętną kobietą? To pytanie zadaliśmy naszym ankietowanym. Uzyskaliśmy 8 najpopularniejszych odpowiedzi i ta odpowiedź, która pojawiała się najrzadziej, oczywiście jest najwyżej punktowana, bo aż 2,5 tysiąca, a ta, która pojawiała się najczęściej, tylko 250 zł. Jeżeli usłyszę odpowiedź, której nie będę miał na swojej liście częstych odpowiedzi, wtedy oczywiście nie macie kasy za to pytanie. Przypomnij to pytanie, Doroto. Dokąd mężczyzna ucieka przed natrętną kobietą? Właśnie, Wioletto. No, gdybym była mężczyzną, na pewno uciekłabym w ramiona innej kobiety. Czyli klin klinem. Tak. Zobaczmy, czy mamy coś takiego. Mamy do innej 1250 zł. Arku, jak sądzisz, dokąd uciekasz albo uciekałeś? No, ja mam żonę od wielu lat i jak jest coś nie tak, to wybieram się zawsze na ryby. Na ryby. Uwielbiam wędkować, że na ryby dokładnie. Rybka lubi pływać. Rybka lubi pływać, co? Zobaczmy, czy mamy. Mamy 1000 zł. Proszę bardzo. Marcinie? Najchętniej wybrałbym się z kolegami na jakiś mecz. Mecz na żywo, mecz w telewizji. Przy delikatnym akompaniamencie pewnego drinku. Utopię smutki w butelce wódki. Uznam ci do pawu, dobra? Okay. 750 zł, proszę. Moniko, jak to jest z tymi facetami? Gdzie oni uciekają? Nie wiem, do swojej mamy. Czyli to wersja dla mamin synków? No raczej tak. Zobaczmy, uważaj, mam do rodziców 2,5 tysiąca. Droto? Mój mężczyzna na szczęście nie musi uciekać, więc mam problem z odpowiedzią, chociaż bywam natrętna. Czy jesteś prawdziwą kobietą? Tak, jestem bardzo natrętna. Czy masz instynkt dręczenia? Tak. Jak mówił Henri de Balzac. Wydaje mi się, że tak. Nie wiem, może do kina?
Wiesz co, nie ma takiej odpowiedzi niestety, Mirku. Przykro mi bardzo. Ja myślę, że tutaj będzie swoje hobby. Każdy z nas ma inne te hobby. W moim przypadku, i ja tutaj powiem, to by była na przykład wycieczka po lesie. A co ty z tym lesie byś robił? To jest część natury i ja lubię przebywać w ciszy i spokoju, żeby się wyluzować, odpocząć od codziennych spraw. Chciałbyś spotkać tak zwaną strażniczkę lasu? Niekoniecznie. Po prostu to, co dostajemy z całej ziemi, to jest wystarczające, żeby... jest wystarczająco nawet lepsze od wszelkiego tego, za co musimy płacić, żeby poczuć się lepsi, zrelaksowani. Czy na przykład, żeby się zjednoczyć z naturą, na przykład biegasz po lesie nago? Nie, aż tak to nie. Ale fantazje można tam spełniać. Przytulasz się do drzew? Aż tak to nie, ale mogę podziwiać, wziąć, dotknąć grzybka, paprotkę. Rozumiem, Mirku, że w lesie przytulasz się tylko do tych drzew, które mają dziuple. To może być coś tym, gdyż tam zawsze można znaleźć coś tajemniczego i interesującego. Jeszcze uważać, bo w dziuplach to są gniazda os i szerszeni, nie polecam. Zdaję sobie z tego sprawę. No cóż, tak jak w życiu. Raz cukierek, raz pałka. Daj spokój, ty masz takie myśli. Słuchajcie, ja czuję, że robi się niebezpiecznie, więc trochę zmienimy temat. Czyli jaka będzie ta twoja odpowiedź w końcu? Po prostu ucieczka do natury. Słuchaj, no niestety nie mam takiej odpowiedzi. Jesteś nietypowym mężczyzną. Zobaczmy, jakie były pozostałe możliwości. Otóż, ucieka do domu. No to rozumiem, że tam liczy na to, że żona tą natrętną przegoni, prawda? Potem do kolegi. Nie ma to jak prawdziwa męska przyjaźń, nie panowie? Dalej mamy jeszcze do pracy. No, to jest popularna ucieczka. I na urlop, to już można ekstremalnie długo wtedy uciec od takiej kobiety. I 2500 do rodziców, co już powiedziała nam Monika. Po tej rundzie przyznam premię dla najlepszych graczy i w ten sposób 6000 zł otrzymuje nasza Monika. 3000 zł premii otrzymuje też nasza Wioletta oczywiście. I 1500 zł Arek. Jestem bardzo ciekawy, jakie są podejrzenia naszych graczy i kto według nich jest pierwszym dzisiaj kłamczuchem. Mirku, tak mi się dobrze z tobą rozmawia, więc kontynuujmy. Jak sądzisz, masz analityczny umysł, czerpiesz energię z kosmosu, z przyrody. Co ona ci mówi? Kto jest pierwszym kłamczuchem? Znaczy, za pierwszym podejściem trudno tutaj znaleźć, czy odkryć, domyśleć się, kim jest kłamczuch, ale ja tutaj bym poszedł rozumowo tak, że po prostu wytypuję tą osobę, która najsłabiej sobie na razie radzi w grze, oprócz mnie oczywiście, i tą osobę bym typował, że jest kłamczuchem, bo chce się przed nami ukryć. Czyli? Dorota. Doroto, czy to jest taka taktyka, czy przypadek? Nie, przypadek. Po prostu Marcin podebrał mi odpowiedź i wydawało mi się... Wszystkim podbieram. No ale kto kłamie? Czy Mirek, który ma zero, czy ktoś, kto ma dużo, czy może ktoś się czymś zdradził? Mi się wydaje, że Marcin jest kłamczuchem. Dlaczego Marcin? Ponieważ jest strasznie opanowany i wydaje mi się, że stara się nad sobą panować, żeby nie dać po sobie poznać, kim naprawdę jest. W takim razie czas na pierwsze głosowanie. Jestem ciekawy, kogo wytypują, bo z tej dyskusji jeszcze nie wiem. W takim razie zobaczmy i głosujmy. Nasi gracze podjęli pierwszą decyzję w tym programie. Postarali się wytypować kłamczucha. Na kogo wskażą, dowiemy się po krótkiej przerwie. I znowu jesteśmy z wami. Przed przerwą nasi gracze podjęli pierwszą w tym programie decyzję. Postarali się wytypować kłamczucha. Na kogo wskażą, dowiemy się właśnie teraz. Wiolu, kto jest kłamczuchem? Monika. Arku, kto kłamie? Mirek.
Marcinie. Arek. Na razie mamy remis cały czas. Moniko z jednym wskazaniem, kto kłamie. Też uważam, że Arek jest kłamczuchem. Arek już ma dwa głosy. Jeżeli Dorota wskaże na Arka, już po chłopie. Doroto, kto kłamie? Ja jestem konsekwentna. Marcin. I za chwilę czas będzie na Mirka. Jeżeli Mirek wskaże na Arka, który wskazał na niego, no to Arek zakończy grę. Mirku, kto kłamie? Ja będę konsekwentny i nadal uważam, że Dorota. I teraz chciałem wam pokazać pewną ciekawostkę. Mirku, czy mógłbyś wziąć flamaster i napisać, ale tak, żebyśmy my widzieli, jak piszesz, dobrze? Na przykład napisz Krzysztof. Tak, żebyśmy widzieli, jak piszesz. Zobaczcie gościa. Czy widzicie, że on pisze odwrotnie? Ty piszesz od prawej do lewej? Tak. To znaczy staram się. Od lewej do prawej? Bo jak ci sam. Jakbym poćwiczył, to pewnie odwrotnie. Dałoby radę. A potrafisz odwrotnie napisać? Na przykład Dorota, odwrotnie. Zobaczcie. I to jest właśnie ta kosmiczna energia. Prosto z lasu. Dziękuję ci bardzo, ale wróćmy do naszego programu. Otóż nie udało się wytypować kłamczucha. Nikt nie ma trzech głosów, a więc w tym momencie kłamczuch wyeliminuje z gry uczciwego gracza. Połóżcie ręce na przyciskach. Nasi gracze mają przyciski ukryte w pulpitach. Nie widzą wzajemnie swoich przycisków. Tylko przycisk kłamczucha jest teraz aktywny. A więc pytam kłamczucha. Kłamczuchu, czy program ma opuścić Viola? Kłamczuchu, czy program ma opuścić Arek? Czas na Marcina. Kłamczuchu, czy program ma opuścić Marcin? Marcin przeżył. Kłamczuchu, czy program ma opuścić Monika? Moniko, niestety kłamczuch wskazał na ciebie. Wiemy, że byłaś wspaniałym, uczciwym graczem, ale kłamczuch ciebie się obawia i niestety wykluczył cię z dalszej gry. Bardzo ci dziękuję. No, dziękuję. Dziękuję, trzymaj się. Nie udało się wytypować kłamczucha, więc zgodnie z regulaminem zabieramy wam teraz połowę waszych pieniędzy. A kłamczuch gra dalej, ciągle ten sam i być może uda się go zdemaskować w drugiej rundzie. Staropolskie przysłowie mówi, piłeś, nie jedź, ale są tacy, z którymi nie warto pić. Właśnie tego dotyczy pytanie. Z kim nie poszedłbyś na wódkę? Arku, jak na tych rybach jesteś, to z kim niechętnie? Chyba z księdzem. Rozumiem, że winą szalne ci nie smakuje. Znaczy nie piłem, to nie wiem. Nie zobaczmy, piłem. Mamy z księdzem 2000, proszę bardzo. Marcinie, jak jest z tobą? Z kolegami tak, ale z mamą nigdy w życiu. Z rodzicami, z mamusią? Z tatą jeszcze, ale z mamą nie. Nie wypada. Nie wypada. Słuchaj, ale tak naprawdę do teściowej też się mówi mamusiu. Tak, z teściową jeszcze nie mam na szczęście. Na szczęście. Ale też nie wiem. Niechętnie. Niechętnie. Niechętnie, uważaj. Mam z teściową 1500 zł. Doroto, jak z tobą? No generalnie nie pije się miło w towarzystwie, którego się nie lubi, więc z wrogiem albo z osobą, której generalnie nie lubię. I mam z wrogiem 750 zł. Mirku, co ci podpowiada przyroda? Tutaj tylko doświadczenie, że nie powinno się pić z kimś, kto ma słabą głowę. Ty masz mocną, co? Nie powiedziałbym tak, ale... Chodzi tutaj o umiejętność picia. Niestety nie mam nic, co mógłbym tu dopasować do tego, co mówisz i została nam nasza Viola. Na wódkę na pewno już nie masz szwanku, słyszałeś jaki jęk? Słyszałeś? Proszę, Violu. Na wódkę na pewno nie poszłabym z abstynentem. No, sprytnie to powiedziałaś. Tak? Ale czy tak powiedzieli nasi ankietowani? Słuchaj, nasi ankietowani tak sprytni nie byli. Szkoda. I zobaczmy, jakie były pozostałe możliwości, na które nie wpadliście. Otóż, z kimś bez kasy. To najczęstsze, no bo ile można stawiać w końcu, prawda? Dalej, z nudziarzem. Nudziarz po wódce to już w ogóle masakra musi być. Z donosicielem, no to się wcale nie dziwimy. Z alkoholikiem,
No bo jak tu stawać w zawody z zawodowcem, nie? I z szefem za 2500, no to nikomu tego nie radzę. Czas na kolejne pytanie w tej rundzie. Rosjanie mówią, że Pan Bóg pewnego razu chciał ukarać ludzi i dlatego zesłał im adwokata. Oto pytanie. Co byłoby dla ciebie największą karą? Marcinie. Wypicie z teściową. Ty cały czas o tej teściowej, tak? Tak. To byłaby największa na świecie kara? Jak mi się trafi teściowa, która byłaby karą, to masakra. To masakra. Masakra. No wiesz, próbuję. W dwóch pytaniach pod rząd ta sama odpowiedź się nie zdarza. Doroto? Wydaje mi się, że dla mnie jako kobiety największą karą byłoby to, gdyby zabroniono mi robić zakupy. Przymierzać ciuchy, kupować kosmetyki, to największą na świecie karą byłoby tak, to była ostatecznie największa kara. Czy to są dla ciebie bardziej tortury psychiczne czy fizyczne? Nie no, myślę, że jednak bardziej psychiczne. Gdybym na przykład mogła przechadzać się, nie wiem, po galerii i nie mogłabym zrobić zakupów, myślę, że to byłby dla mnie... Ale czułabyś wtedy fizyczny ból? Myślę, że mogłoby do tego dojść po dłuższym czasie. Powiem ci, że jestem dobry, mam do ciebie słabość. Uznam ci tortury fizyczne. Dziękuję. Chcesz fizyczne bardzo. Tortury? Tak. Teraz? Błagam. O, 1000 złotych, proszę. Dziękuję. A bo jeszcze jestem tak dobry dla Doroty, no to wrócę jeszcze do Marcina i dam mu jeszcze jedną szansę. Pomyśl. Skoro nie teściowa, też nie rodzice, bo rodzice są fajni. Co może być torturą? Brak internetu. Tak, to jest największa kara dla dzieciaków zarazem, prawda? Tak. Zobaczmy, czy jest. Mam odcięcie od internetu 1500 zł. Czuć, że to jest nowe pokolenie, bo za moich czasów to byłby szlaban na podwórko. Mirku, a dla ciebie jestem ciekawy. Och, to tutaj... Zakaz wstępu do lasu? Nie, powiedziałbym bardzo ogólnie spełnienie marzeń. Natomiast w przypadku moim, jakie to marzenia? Ale myśl jak nasi ankietowani, bo ja wiem, że ciebie wypełnia kosmiczna energia. Jesteś inny, ale myśl jak ankietowani. Co myślisz, najczęściej mówili? Niech będzie skazanie na przebywanie z osobą, którą się nienawidzi. Słuchaj, mam ci naprawdę dobry dzień. Mogę ci uznać więzienie. Bo w więzieniu nawet jak się chodzi, to się siedzi. To jak? Zgodzę się, że więzienie takim miejscem, czy i osoby tam takie będą, których się nienawidzi. Czyli ja podciągnąłem tobie, ty mnie. Dobrze, proszę bardzo, mam więzienie. Dziękuję, że się zgodziłeś. 750 zł. Mirku, fanklub masz coraz większy. Przed telewizorami również. Wiolu, proszę bardzo. To spróbuję z innej beczki szlaba na telewizję za tym internetem. Że nie mogłabyś kłamczucha oglądać, tak? O, tak, właśnie. Ja naprawdę dzisiaj mam dobry dzień. Bardzo się cieszę. A na przykład, a telefon? Jakby ci zabrali komórę. No to też tragedia. Dla mnie byłoby to błogosławieństwo, od razu powiem. Dla mnie tragedia. Sprawdzę, czy mam telefon, czekaj. Odebranie komórki, mam. 2000. Arku, co byłoby dla ciebie największą karą? Ja nienawidzę sprzątać. Gdyby ktoś mi kazał... Ale największą na świecie karą. Dla ciebie. No mycie garów. Niestety nie mam takiej odpowiedzi. Ale chcę być dla ciebie dobry. No chcę, bo dla wszystkich jestem w tej rundzie. Ale co, jakbyś tak musiał zmywać, to aż byś od tego zachorował? No na pewno by mi bolały plecy. No chory byś był od tego? Chyba bym się męczył z tydzień czasu później. Właśnie. Słuchaj, to może bym ci to podciągnął pod utratę zdrowia. No to aż tak ciężko by nie było, no ale dobra, niech będzie. Poczekaj, sprawdzę, czy mam utratę. A mówisz utrata zdrowia? Może być utrata zdrowia. Poczekaj, sprawdzę, czy mam. Psychicznego na pewno. Jest, utrata zdrowia, 500 zł. Jak państwo widzieli, to była runda dobroci dla graczy. To się już może teraz nie powtórzyć. Zobaczmy, jakie były pozostałe warianty. Otóż, najczęstsza odpowiedź to była kara pieniężna, bo to wiadomo, zawsze boli, nie?
potem utrata prawa jazdy. No, bez prawka ciężko. I za 2500 zł kastracja. No, bez jaj tylko, no. W tej rundzie również przyznam premię dla najlepszych graczy i w ten sposób 6000 zł otrzymuje Marcin tym razem. Proszę bardzo. 3000 zł otrzymuje Arek i 1500 zł otrzymuje Wioletta. Ja tylko przypomnę, że od początku programu mamy tego samego kłamczucha. Nie udało się go jeszcze zdemaskować. Być może uda się teraz. Jestem ciekawy, kogo nasi gracze podejrzewają. Doroto, masz tu dobry widok. Trzy osoby. Kto z nich ma coś do ukrycia, jak sądzisz? Wydaje mi się, że Wioletta. Dlaczego Wiola? Może to jest błędne myślenie, ale typowała w poprzedniej rundzie Monikę i Monika odpadła. Czy jest to prawdopodobne, Wiolu, co mówi Drota? Najprawdopodobniej jest tak, że właśnie kłamczuk wytypował właśnie Monikę po to, żeby zrzucić podejrzenia na mnie. Obserwuje dokładnie Mirka i czuje te leśne prądy na swoich plecach. O. I myślę, że to właśnie on jest kłamczuchem. Bo to przystojniak jest wielki. To też. Mirku, czuję te leśne prądy, czuję energię od ciebie. Czy dobrze czuję? Nie wiem, nie mam pojęcia, czy wysyłam takie prądy, ale wiem jedno. Dla mnie w tej chwili jest Wioletta głównym podejrzanym. Ta pewność siebie po prostu mina hazardzisty, który wie, że oszukuje i że zgarnie pulę. Czyli poznajesz to po jej twarzy, tak? Tak. Ja tylko proponuję graczom, aby dobrze przemyśleli swoją decyzję, bo jeżeli się pomylą i wytypują nie tą osobę, stracą połowę swoich pieniędzy. Proszę bardzo, głosujcie. Wszyscy gotowi, możemy zaczynać. Wiolu, kto jest kłamczuchem? Arek. Ciekawe, czy Arek zrewanżuje się Wioli, proszę. Ja jestem konsekwentny, tak mówiłem, typuję Marcina. A, podejrzewam, że Marcin skaże na Arka, proszę bardzo. Nie tym razem, runda. Skazałem Wiolę. Doroto, kto kłamie? Ja również jestem konsekwentna, Wioletta. Jeżeli Mirek, tak jak zapowiadał, napisał Wiola, to Wiola zakończy grę. Mirku, co ci podpowiada energia kosmiczna? Kto dalej kłamie? Jestem konsekwentny, uważam, że to jest Wiola. Wielu, masz 3 głosy, niestety musisz zakończyć grę. Ale zanim odejdziesz, chcielibyśmy wiedzieć, jaka jest prawda. Czy ty jesteś tytułowym kłamczuchem? Na początku gry mówiłam, że nie jestem kłamczuchem. I naprawdę nim nie jestem. Dziękuję ci bardzo, trzymaj dziękuję. Się, dziękuję. Naszym graczom po raz drugi nie udało się odgadnąć, kto kłamie, a to zawsze kosztuje połowę ich pieniędzy. Być może uda się zdemaskować kłamczucha w trzeciej rundzie. Albert Einstein mawiał, że są 2 rzeczy na świecie nieskończone. Ludzka głupota i wszechświat, ale co do wszechświata, to jednak miał wątpliwości. Ale jeżeli nawet wszechświat jest skończony, to naprawdę jest w nim dużo miejsca na kosmitów, którzy czasem podobno porywają ludzi. Oto nasze pytanie. Co kosmici robią z porwanymi ludźmi? Doroto. Wprawdzie nie wierzę w kosmitów, porwania i tego typu sprawy, ale przewijającym się w wielu filmach motywem są badania na ludziach, więc wydaje mi się, że będą to jakieś badania, nie wiem, genetyczne. Zobaczmy, dokonują eksperymentów. 500 zł. Proszę bardzo. Mirku, ciebie porwali kiedyś kosmici? Nie, nie uważam się za takiego. Czy ty nie jesteś kosmitą? Nie. Ale czy wierzysz w kosmitów? Trudno mi powiedzieć, to jest nienaukowe, a że dziwne rzeczy się dzieją, więc kto wie, może i kosmici, których nie odkryliśmy. Widziałeś kiedyś talerz w lesie? Nie. A co oni robią z tymi ludźmi? Jak brzmi twoja odpowiedź? Jak porwą człowieka, co z nim robią? Zastępują ich, udają i obserwują innych ludzi. Czyli obserwują innych ludzi. Ale co, wracają na ziemię potem, czy nie? Jako ludzie? Tak. No Mirku, mimo całej wielkiej sympatii do ciebie, po prostu nie mogę ci nic uznać, no. Czy ty jesteś człowiekiem, czy jesteś zastąpionym? Czy jesteś kosmitą, który zastąpił człowieka?
Nie, absolutnie jestem człowiekiem z krwi i kości. Doroto, co tak cię rozbawiło? Nie, nie, przepraszam. Mirku, mam nadzieję, że się na nas nie gniewa, że tak sobie żartujemy. Nie, to jest dla mnie nie pierwszyzna. Czyli są też inni, którzy sądzą, że jesteś kosmitą. Tak słyszałem takie opinie, zresztą wśród moich uczniów. Ja uważam, że jesteś bardzo sympatycznym, inteligentnym gościem. Dziękuję. Ale niestety nie mam żadnej odpowiedzi, którą mógłbym tutaj dopasować, także zero. Tym razem Arku, jak sądzisz? Nie wiem, będą wykorzystywać do jakichś prac. No ale jak wykorzystywać? Właśnie jak? No nie wiem, jako siłę fizyczną do roboty jakieś tam... A, czyli po prostu tania siła robocza. No na przykład, Zobaczmy. Mam zmuszają do pracy. I to jest najpopularniejsza odpowiedź. 250 zł. Marcinie, co robią z ludźmi kosmici? Dobra, trochę się zakręcę, no. Ale jak ja bym na przykład znalazł sobie takiego kosmitka, panią kosmitka... Co byś ją zrobił? Wziąłbym jej... Wziąłbyś ją? Jakby była taka ładna. Nie, ale zaszczepiłbym jej... No śmiało, co byś jej tam zaszczepił? Takiego małego chipa. Dlaczego tak skromnie mówisz, że masz małego? Mały, ale wariat. Marcinie, to znaczy co, wszczepiłbyś jej coś? Wszczepiłbym jej coś. Jakiś implant? Jakiś chip, żeby mógł ją śledzić i później jeszcze wyczyścił pamięć, żeby nie wiedziała, że to zrobiłem. Aż ty jesteś. Słuchaj, no taka odpowiedź by nam się nie zmieściła na ekranie, co powiedziałeś, ale na przykład... Czy mogę ci uznać, że byś wszczepiają implanty? Co? Mogą być implanty. Słuchaj, warto 1250 zł. Mówisz, że wszystko jedno. Jak zwał, tak zwał, tak? Mogą być implanty. Mogą być. Zobaczmy, jakie były pozostałe możliwości, na które nie wpadliście. Otóż za 750 zł gwałcą, czyli tak zwaną uprawiają seksturystykę, prawda? Gwałcą. Dalej. Wycinają narządy. Zabijają. Próbują nawiązać kontakt. Ciekawe, o jakiego rodzaju kontakty tu chodzi. I za 2500 pożerają. Mirku, nie ma to jak zdrowe ziemskie jedzenie, prawda? Odwaga według Platona to wiedza o tym, czego trzeba się bać, a czego nie trzeba się bać. A każdy facet wie, że niektórych kobiet to aż strach się bać. Oto pytanie. Kobiet jakich zawodów boją się nawet 100% mężczyźni? Jako tego 100% pytam od razu Mirka. Proszę bardzo. Te kobiety, które mogą przestraszyć swoją masą na przykład, czyli uprawiające podnoszenie ciężarów. Nie mam takiej odpowiedzi, niestety Mirku, nie mam. Arku. Fanklub, wiesz, jest fanklub, dobrze jest. Ja się boję chodzić do dentysty. Wcale ci się nie dziwię i to jest najpopularniejsza odpowiedź, 250 zł. Marcinie? Ja nie powiem, że się boję, ale pielęgniarki. Pielęgniarki. No jest pielęgniarka, fartusek, fajnie. Pielęgniarki. A lekarki byś się bał? Oj, bałbym się jeszcze bardziej. A jakiego badania bałbyś się najbardziej? Nie wiem, jak to się nazywa, ale to się bierze, nawet nie wiem, co się bierze. Ale na czym polega? Opowiedz nam. Ja ci powiem, jak się nazywa. Co ci wtedy robi? Robi mi coś z tyłu. Ale lekarka czy lekarz? Pani doktor. I co ona ci robi? Wkłada. Rozumiem, to się nazywa mierzenie temperatury, tak? Tak. Czujnikiem. Czujnikiem. Au. Uznam ci lekarki, dobra? I uważaj, 2000 zł. Doroto. Ja sądzę, że no może to nie jest
strach, prędzej jakaś fantazja, ale policjantki. Policjantki może być. Zobaczmy, czy mamy. Mamy policjantki. Bardzo popularna odpowiedź. 500 zł. Zobaczmy, jakie były jeszcze pozostałe warianty. Otóż sędzi, szefowej, nauczycielki, urzędniczki skarbowej, to się nikt nie dziwi, i za 2,5 tysiąca treserki dzikich zwierząt. A wiadomo, że w każdym facecie jest trochę bestii. Zobaczmy jeszcze, jaką premię przyznamy po tej rundzie, bo znowu mam premię już po raz ostatni w dzisiejszej grze i 6 tysięcy złotych otrzymuje od nas najlepszy gracz tej rundy, Marcin. Zamierzenie temperatury. 3 tysiące złotych otrzymuje Dorota i 1500 złotych Arek. A ja tylko przypomnę, że mamy bardzo sprytnego kłamczucha, który ukrywa się w naszym programie. Nie udało się go rozszyfrować. Być może uda się teraz. Jestem bardzo ciekawy, o kim myślą nasi gracze. Arku, dalej zostajesz przy swoim typie? No teraz się bardziej utwierdziłem w tym jeszcze, ponieważ Marcin zaczął ostro grać, jak gdyby. Niby takie też odpowiedzi są niepewne do końca, ale się okazuje później bardzo trafne, z czym idzie też premia. Będę typował na Marcina. Marcinie, kto twoim zdaniem? Moim zdaniem Arek, ale wydaje mi się, że w tej rundzie bardzo często zerkała na swój pulpit Dorota. Zbyt często, zbyt sugestywnie szukała odpowiedzi. Ja tylko mam do was wszystkich apel, żebyście tym razem dobrze się zastanowili i obronili swoje pieniądze. Proszę bardzo, głosujcie. Arku, kto jest kłamczuchem? Jestem konsekwentny, tak jak mówiłem, Marcin. Zobaczymy, czy Marcin zrewanżuje się Arkowi, proszę. Nie zrewanżuje się, moim zdaniem kłamie Dorota. Doroto, kto kłamie? Według mnie jest to Marcin. Marcin ma już dwa głosy. Jeżeli Mirek zagłosuje na Marcina, Marcin zakończy grę. Mirku, kto kłamie? Ja miałem trudny wybór i tym razem postanowiłem zagłosować na Arka. Tak więc nikt z naszych graczy nie ma trzech głosów. W związku z tym po raz kolejny w tym programie kłamczuch wyeliminuje z gry uczciwego gracza. Połóżcie swoje ręce na przyciskach. Przypomnę, że gracze mają w pulpitach ukryte przyciski i tylko przycisk kłamczucha jest aktywny. Tak więc pytam kłamczucha. Kłamczuchu, czy program ma opuścić Arek? Kłamczuchu, czy program ma opuścić Marcin? Przeżyłeś. Kłamczuchu, czyżby program miała opuścić Dorota? Doroto, bardzo mi przykro. Kłamczuch uznał, że ty jesteś najgroźniejszym rywalem. Musisz zakończyć grę, ale było bardzo miło. Dziękuję ci. Dziękuję. Znowu naszym graczom nie udało się wyeliminować kłamczucha, więc tracą po raz kolejny połowę swoich pieniędzy. A my rozpoczynamy rundę czwartą i przedostatnią. Posłuchajcie uważnie pytania. Co nie działa bez wody? Arku. Pewnie nie działa zmywarka. Bo... No bo bez wody nie da rady. Oczywiste i mam taką odpowiedź. 750 zł. Marcinie? Instalacja przeciwpożarowa. Straż, tak? Nie, instalacja przeciwpożarowa. A, instalacja przeciwpożarowa. Nie mam takiej odpowiedzi, niestety. Mirku? Dla mnie to będzie pompa wodna. Ona bez wody też jest bezużyteczna. Czy myślisz, że elektrownia wodna jest formą pompy? Oczywiście. To znaczy ona wytwarza prąd, więc po prostu bez wody nie może się obejść, to prawda. Chciałbyś taką odpowiedź? Tak, jest... Bo ty lubisz naturalne tak, procesy. Tak, elektrownia wodna jak najbardziej. Sprawdźmy, czy mam. Mam! Elektrownia wodna. 2,5 tysiąca. Brawo, Mirku, fantastycznie. I zobaczmy, jakie były pozostałe możliwości. Otóż prysznic, najpopularniejsza, pralka, spłuczka, młyn wodny, ekspres do kawy i 2000, można było powiedzieć, parowóz. I przed nami w tej rundzie jeszcze ostatnie pytanie. Posłuchajcie, zaczniemy tym razem od Marcina. W co najczęściej spoglądamy? Jak to jest z tobą?
w oczy ukochanym. Romantyk, zobaczmy, czy mamy coś takiego. Mamy w oczy 750 zł. Mirku, nawet nie wiesz, jak jestem ciekawy twojej odpowiedzi. Ja myślę, że szczególnie dziewczyny spoglądają w lustro. Brawo! Super, jest! 500 zł i Jarku. W co najczęściej spoglądamy, tak? Tak. Myślę, że w lusterko samochodowe. No ale Mirek powiedział przed chwilą w lustro. No to na zegarek. Niestety nie mam. Jakie jeszcze były pozostałe warianty? Najpopularniejszy to w telewizor, oglądając kłamczucha, potem w okno, w dekolt. To oczywiste, nie, Arek? No, patrzymy wyżej, wyżej patrzymy. No, taksa, znowu w górę, nie? I dalej w przeszłość, w gwiazdy i za 2500 w portfel. Teraz głos oddamy publiczności w studiu, która postara się zdemaskować kłamczucha. Naszym graczom się nie udało. Może uda się wam. Bardzo proszę, głosujcie. Arku, otrzymałeś 56% głosów publiczności. Oni uważają, że ty jesteś kłamczuchem. W tym momencie, zgodnie z regulaminem, musisz zakończyć grę, ale chcemy poznać prawdę. Czy to ty od samego początku programu, od pierwszej rundy, sprytnie wszystkich wyprowadzałeś w pole? Jaka jest prawda? Tak jak na początku programu mówiłem, że nie jestem kłamczuchem, kłamałem. Arku, byłeś fantastyczny, dziękuję ci bardzo. Dotarłeś do przedostatniej rundy. Publiczność zdemaskowała Arka, a mam jeszcze w grze Mirka i Marcina i musimy wybrać teraz nowego kłamczucha. Panowie, zamknijcie swoje pulpity. Teraz komputer losuje, kto z was będzie nowym kłamczuchem. Sprawdźmy. Marcinie, otwórz swój pulpit, spójrz na monitor, który tam jest w środku i zobacz, czy ty jesteś nowym kłamczuchem. Tak jak powiedziałem, to nie jest mój dzień. Czyli? Czyli nie jestem kłamczuchem. Mirku, sprawdź. Jest dobrze, nie muszę kłamać, nie jestem kłamczuchem. Kłamczuch jednak jest pośród nich. Kto to będzie, przekonamy się w finale, na który teraz zapraszam. W finale głos oddamy publiczności w studiu, która postara się zdemaskować kłamczucha. Jeżeli im się to uda, kłamczuch straci swoje pieniądze, co do grosza. Ale jeżeli publiczność pomyli się i wskaże uczciwego gracza, wtedy swoje pieniądze wygra tytułowy kłamczuch. W finale usłyszycie, panowie, dwa pytania. Na każde pytanie udzielicie trzech odpowiedzi, z tym, że tym razem odpowiadać będziecie na zmianę. Oto pierwsze pytanie finału. Od czego robi nam się gorąco? Tobie od czego, Marcinie? Kiedy jest ze mną urocza dziewczyna. Myślę, że powinno być coś takiego. Mamy? Czy może być z podniecenia? Może być. Warto, 2000 zł. Mirku, jak jest z tobą? Albo z ankietowanymi? Robi nam się gorąco z upału. Z powodu upału. Proste. Od słońca 250 zł. Proszę bardzo. Gorąco może nam się robić, kiedy na przykład jesteśmy na egzaminie. Pocimy się, jest nam gorąco. Ze strachu, co? Ze strachu. Proszę bardzo, 500 zł. Proszę, Arku, Mirku. Myślę, że może nam być tak, że gorąco z powodu bardzo szybkiej jazdy samochodem. Samochodem? Tak. Czy może być z wrażenia? Tak. Proszę bardzo, z wrażenia 750 zł. Marcinie? Z ćwiczeń. Z ćwiczeń? Jeśli ćwiczymy, robi nam się gorąco. Robi nam się gorąco. Zobaczę, czy tak mówili nasi ankietowani. Nie powiem przecież. Z wysiłku. Proszę bardzo, 1000 zł. I ostatni, Mirek. Trudno mi tu znaleźć jakąkolwiek odpowiedź. Być może po prostu będzie nam gorąco z powodu widoku pięknych dziewczyn. No to spodniecenie już było.
Czyli dla ciebie to są różne rzeczy, tak? Dobrze, może odpowiem inaczej. Może nam się robić gorąco z powodu czegoś, czego nie umiemy zrobić. Bo czegoś nie umiemy zrobić. No, czyli to było ze wstydu, co? Niech będzie wstyd. Proszę, 1250 zł. I bardzo dobrze wam poszło, panowie. Jeszcze mamy tylko dwie możliwości. Za 1500 zł od alkoholu i 2500 od gorącego napoju. I przed nami ostatnie pytanie w grze. Co najczęściej bywa kradzione? Mirku, jak myślisz? Jak najbardziej samochody, zresztą Polacy są z tego znani. Podobno taką opinię nam robią Turcy w Niemczech. Możliwe. Mamy samochód 500 zł. Proszę bardzo, Marcinie. Nie wieście serca. Serca kobiet, tak? Niestety nie mam takiej odpowiedzi. O. Mirku? Kradniemy po prostu czyjąś własność. Przeróżne przedmioty. I tutaj... Ale konkretnie co? Konkretnie... Kradniemy czyjeś kosztowności. Biżuterię, tak? Tak. Sprawdzam, biżuteria 2500. Marcinie? Zarób też trochę. Rowery. Rowery kradnie. Rowery, tak? Rowery. Mamy rower 1500 zł. Mirku? Może jeżeli kradniemy samochody, rowery, to możemy też kraść pieniądze. A myślałem, że powiesz drzewo z lasu. Mam pieniądze, najpopularniejsza odpowiedź. 250 zł. I Marcin? Artykuły ze sklepów. Tylko, nie wiem, w spożywczych na przykład. Konkretnie? Konkretnie w marketach kradniemy spożywcze rzeczy. Ale co? Wódkę. Wypić można. Nie mam takiej odpowiedzi. I zobaczmy, jakie były pozostałe możliwości. Można było zarobić 750 zł za torebkę, potem portfel, telefon i 2000 zł za sprzęt elektroniczny. Podsumujmy naszą grę. W tej chwili Marcin bardzo ładnie dorobił się na koncie 12 718 zł. Mirek ma na koncie 8687 zł. Panowie, za chwilę będzie głosowała publiczność, postara się wskazać tego, kto ich zdaniem jest kłamczuchem. Chciałbym wam dać teraz szansę, abyście mogli przemówić do publiczności w studiu i przekonać, że to nie wy kłamiecie. Marcinie, proszę bardzo. 15 sekund dla ciebie. W tym programie naprawdę chciałem kłamać. Chciałem w pierwszej rundzie, chciałem w drugiej rundzie, chciałem, ale chyba wszyscy widzieliśmy, kto dzisiaj kłamał. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo, Mirku. Zapraszam. Masz 15 sekund na mowobrończą. Teleturniej Kłamczuch to rozrywka i wiedza. Ja apeluję do szanownej publiczności. Dajcie główną nagrodę temu, kto zapewnił najlepszą rozrywkę i jednocześnie dał wiedzę. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Nasza publiczność w studiu rzadko się myli, jak widzieliście, potrafiła zdemaskować kłamczucha w przedostatniej rundzie. Teraz proszę, abyście podjęli kolejną decyzję i postarali się odgadnąć, kto teraz kłamie. Proszę bardzo, głosujcie. Nasza publiczność już zdecydowała, kto ich zdaniem jest kłamczuchem w finale dzisiejszego programu. Czy mieli rację, przekonamy się po krótkiej przerwie. Zaraz będziemy z wami. Znowu jesteśmy z wami, oglądacie Kłamczucha. Przed przerwą nasza publiczność podjęła najważniejszą decyzję wieczoru. Postarała się odgadnąć, kto kłamie. Teraz jednak nie dowiemy się, jak głosowała publiczność, ale dowiemy się, kto był tytułowym kłamczuchem. Marcinie,
Marcinie, spełniło się twoje marzenie. Spełniło się. Bo chciałeś kłamać. Czekałem na ostatnią rundę i spełniło się. Jak myślisz, czy udało ci się ich oszukać? Myślę, że udało mi się. W takim razie, panowie, zapraszam. Zapraszam, za chwilę dowiemy się, jak głosowała publiczność. Jeżeli wskażecie na Mirka, wtedy wygrywa nasz tytułowy kłamczuch Marcin 12 718 zł. Natomiast jeżeli wskażecie prawdziwego kłamczucha, czyli Marcina, wygra nasz wspaniały, uczciwy i ekologiczny gracz Mirek. Czy tak się stanie, zobaczymy. Marcinie, tylko bardzo wolno. Postara się wziąć swoje pieniądze. Czekaj. Mirku, ty powiedziałeś, że niech wygra ten, który dał lepszą wiedzę i więcej rozrywki, tak? Tak. Jak sądzisz, wygrasz czy nie? Chciałbym wygrać, to oczywiste. A niech publiczność rozsądzi, kto z nas lepiej to zrobi. Co byś wtedy zrobił? Pobiegłbyś do lasu nago? Nie. Nago mogę najwyżej na plaży dla naturystów. A do lasu po prostu nacieszyć się pobytem w lesie. Zobaczmy, czy będziesz miał taką szansę. Marcinie, sprawdź. Brawo! Wygrywa Mirek! 8687 zł. Ekologiczny i czysty jak łza. Nasz gracz. Gratuluję ci serdecznie, gratuluję. No niestety rozszyfrowali cię. W ten sposób wygrywa Mirek, ale naprawdę świetnie ci szło. A jeżeli wy chcecie również dobrze bawić się w naszym programie, tak jak chociażby Mirek i my dzięki niemu, wysyłajcie SMS-y o treści gram pod numer 75 550. Ekologia górą. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.